Siema ludziska i witam, zagrajmy w Blair Witch Volume 1 Rustin Parr. To będzie kompletnie inne zagrajmy niż w poprzednie, ponieważ tak naprawdę technicznie rzecz biorąc grałem w tą grę pierwszy raz. Czyli nie będę miał żadnego doświadczenia w sterowaniu postacią ani w rozwiązywaniu zagadek. Nie będę wiedział, gdzie iść. Tak, to jest kompletnie gra na ślepo. Więc również jest do was prośba, żebyście nie pisali mi w komentarzach spoilerów, czyli nie zdradzali mi fabuły, nie mówili, gdzie iść i tak dalej. Co jeszcze? Aha, tutaj widzicie niestety tylko screenshota menu głównego, ponieważ Fraps z jakiegoś powodu go nie nagrywa. Ale mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza. Reszta już jest normalnie. Aha, i grałem oczywiście na normalnym poziomie trudności zagadek i normalnym poziomie trudności walki. Więc teraz wyobraźcie sobie, że naciskam przycisk nowa gra i zaczynam grę. You've been prepped and disarmed. Do you have anything to declare before execution, Dr. Holliday? No, I'm ready. Very well. Enter through the gate on your right when it opens. Tak. Oprócz tego, że niestety Fraps nie nagrywa menu głównego, nie nagrywa również ekranu mapy i ekranu dziennika, więc będę robił po prostu screenshot, jak będę na ekranie dziennika. Zaraz wam to pokażę. Naciskam przycisk służący do wyciągania dziennika. Tak. I naciskam teraz przycisk służący do screenshotów. I mam nadzieję, że tym sposobem będziecie mogli widzieć to, co ja. I tak to są nieruchome plansze, więc zobaczymy. No okej, okay, no to jak to działa, a mam nadzieję, że działa, to jesteśmy na dobrej drodze. To jest samouczek, bardzo denerwujący. I zresztą zobaczycie dlaczego zaraz. How did your instructional execution go this time, stranger? Good. As always. Well done, soldier. General Biggs seems impressed. What's he doing here? He's in the viewing room to assist Ken with my weapons training execution. You must love that. It wouldn't be so bad if you didn't insist on this joke with the electric chair. Not that funny, if you ask me. Mm-hmm. Hilarious. What's that with you? My recorder and notebook. I'll be mapping out the course in my field notes, and I'm testing my new recorder. Testing it? Research takes precedence to the hunt for me. I have to keep notes. Ready when you are, Doctor. Have fun. Ready, Ken! Remain poised and ready to react instantly. Tak. Możemy skonfigurować nasze klawisze. Pick up the compass from the chair. Dobra, dobra, dobra. Tak, lewym przyciskiem myszy podnosimy przedmioty. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, naszym głównym bohaterem, jak wszyscy już zauważyli, jest kobieta. Zapomniałem, jak się nazywa. Holloway, czy coś takiego. W każdym razie jest... Dobra, dobra. Działa na pewno prawidłowo. Akcja się dzieje pewnie... Remember what I have taught you. Przed wojną drugą światową. You must avoid moving too quickly or too slowly. Find and maintain the proper speed. Jezus Maria. Dobra, dajcie mi spokój z tym samouczkiem już. No, już zapałem. Now hit this switch on the east door and proceed through. Okay. Tak, tak. Czaję. Lewy przycisk myszy, dobra. Naciskam. I nas goni zombie, więc uciekamy. Tak, standardowo shift. Jezus Maria, nie wytrzymam tego samouczka zaraz. Biegniemy, musimy uważać zaraz, bo o, wpadka wąska. Tak. Teraz znajdujemy naszą pierwszą broń, pistolet. Tak, i jest pierwszy problem. Otóż piszą nam, że wyciąganie broni to jest klawisz D. Otóż jest kompletnie inny klawisz. Jest to klawisz 0 na klawiaturze numerycznej. No ale... Okej, załatwiliśmy zombieka.
ectoplasmic targeting system makes aiming second nature. What you got there is a Luger PO-8. It's a 9mm semi-automatic sidearm with an 8-round magazine. Finally, when you aimed up or down, did it seem too fast or slow? Yes. You must move your weapons quickly, not so fast that you can't control your aim. Oh, yes. Dobra, dobra. Znowu nam proponują zmienianie ustawień. Dziękujemy. Schowamy broń, sprawdzimy co jest z tym, nie wiem, w tej walizce. Pistolet, naboje do pistoletu, świetnie. Wyciągamy broń z powrotem, zapalamy latarkę, idziemy. Wow, zaraz spadnę na dół. Wow, sterowanie jest ciężkie. W opanowanie. One last technique when navigating darkness. Your night vision goggles will help you find your way. Nam proponują używanie noktowizora, który jest naprawdę najgorszą rzeczą, jaką widziałem w grach od dawna. Always beware the danger of bodies of water. Your goggles see through water as though it were not there. Wspaniale. Night vision goggles or multiple flashlight? Oczywiście, że latarka lepsza. Tak, 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 okej. Już nie chcę tego samo... Ups, nie chcę tego samouczka. Dobra, wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, no tu mamy zombiaki jakieś. Don't just stand there like a civilian firing away. Back away while shooting, keeping maximum distance between yourself and the nightcrawlers. Okay. If things get too close for comfort, run to a better shooting position. Tak jest. Tak, tak. Wspaniałe rady nam dają wszyscy. Ale my po prostu ich wykończymy. Gin zombiaku łaskawy, dziękuję. Pełna amunicji zużyliśmy na dwa zombiaki. If you've been hurt badly, you can use the first aid bags to heal yourself. Okej, podnosimy apteczkę. Tak, i kolejna broń. Switch weapons to that rifle you just picked up, soldier. Tak. What you're holding now is a Delisle carbine 45 cal. Has a 7-round magazine and is designed to be a truly silent weapon. It is considered by many to be the most effective firearm of its type ever produced. Time to move on. Wspaniale. Tak, mamy nową broń, zapalamy latarkę jak zwykle i wychodzimy stąd. Kierujemy się do innego pomieszczenia. You may find yourself in a situation with poor visibility. Strategize. Tak. Run to a better location, then turn and fight. It is often better to retreat back to familiar territory. Tak. To jest najbardziej denerwująca rzecz, jaką widziałem ten samouczek od dawna. Tak, home, czy nie, end, przepraszam, się obracamy szybko. Więc robię to i uciekam. A to tak naprawdę jest nieważne, bo i tak ten wilkołak, czy cokolwiek to jest, zginie zaraz. Gin, wilkołaku. Dziękuję. Uciekamy stąd. Idziemy dalej. Just beyond the door you'll find a melee weapon. Pick it up. To jest. Chowamy broń i naciskamy używamy dźwigni i bierzemy wspaniałą kołek. Fighting bulletproof nightcrawlers. Decapitation is a definitive solution. There is a catch though. You gotta get up close. We've given you a large wooden stake, reasons you can probably guess. Whether or not you use it is up to you. Large weapons like that stake cannot be stored in your jacket. To use these, you must first ready the weapon by drawing it before you can brandish it. Mm-hmm. Put down the weapon when it's not drawn. Wspaniale, dobra. I znowu nam proponują użycie klawiszu insert, który kompletnie nic nie robi. The rest of this training mission is up to you, Doc. You must find the exit door by whatever means necessary. It is the only door with a lever. Okay. Wspaniale. Return to the room with the electric chair to complete this training execution. Begin now. Tak. I may need my map for this. Tak, klawisz tab to jest klawisz mapy. Dobra, odkładam kołek na ziemię, bo go nie będę używał. I co jeszcze chciałem powiedzieć tak. Mam nadzieję, że działa ten sposób mój z tymi screenshotami i do zobaczenia następnym razem w Zagrajmy w Blair Witch, gdzie skończymy ten samouczek i być może dowiemy się czegoś więcej o Wiedźmie z Blair.
Na razie, trzymajcie się blisko.